Cześć, witajcie, tu Kwiatek Strzelnica TV, najbardziej kulinarny kanał o broni w Polsce. Dzisiaj przyjechałem w gościnne progi do sklepu strzelecko-myśliwskiego Puchacz, największego sklepu z bronią w centralnej Polsce, gdzie w moje ręce wpadł oto taki, słuchajcie, zobaczcie, buldożek, potworek. To jest Celik Arm z tureckiej firmy, a nazywa się Crossline C. I jest niewielkich rozmiarów PMM. Oczywiście można kupić sobie różne długości lufy, od 6 cali aż po nawet 16. Natomiast to jest najkrótsza jego wersja, taka, zobaczcie, jeszcze też bez kolby, chociaż kolba oczywiście też jest w zestawie. Dzisiaj Wam go bliżej pokażę, no i sobie oczywiście schrupiemy go kawałek po kawałku, no i co najważniejsze, też sobie z niego postrzelamy. Zapraszam Państwa do oglądania, tym bardziej, że jest to obecnie chyba najtańszy PCC na rynku polskim, bo kosztuje 3590 zł. W kartonowym pudełeczku, oczywiście poza PM-kiem, który sobie tutaj leży, ja Wam tylko powiem, że ten PM przychodzi ze zdemontowaną kolbą, która jest w zestawie. I teraz jest tutaj ten koniec zaślepiony takim kopytkiem. Natomiast oczywiście w pudełeczku kolbę mamy, proszę bardzo, w zestawie. Kolba oczywiście jest w pełni regulowana, co Wam pokażę oczywiście już na strzelnicy. Dodatkowo w zestawie mamy, słuchajcie, trzy magazynki o takie a la Glock. One się nazywają, już Wam mówię, Promag i są made in USA. I to są tak naprawdę magazynki po prostu w glockowskim standardzie, w glockowskim stylu. Będą pasowały też Pimagi, będą pasowały magazynki oryginalne i takich, słuchajcie, w tym zestawie mamy trzy. Bardzo się cieszę. Dodatkowo jeszcze mamy, słuchajcie, już pokazuję Wam przyborniczek i to jest po prostu taki zamykany w rękojeści, po prostu wyciorek. Tutaj mamy szczoteczkę plastikową i metalową i to wszystko jest zamknięte. Instrukcja jest? Nie ma instrukcji. Nie ma instrukcji. No dobra, bo tu pytam w sklepie na bieżąco. Dobra, nie ma instrukcji, ale słuchajcie, uwierzcie mi, pokażę Wam też dokładnie, jak rozłożyć ten PM, jak go obsłużyć. On w ogóle nie da się ukryć, że przypomina bardzo Skorpiona Evo CZ-ki. Natomiast co najważniejsze, co trzeba powiedzieć o nim, to to, że jest wykonany w całości z metalu. I ci wszyscy, którzy lubią metal, którzy lubią, żeby było trwałe, żeby to wszystko było poskręcane, to będą zachwyceni. Mamy jedynie z tworzywa wykonany tutaj rękojeść i oczywiście też kolbę. Natomiast reszta, słuchajcie, tu wszystko to jest, panie, metal. I to taki, kurna, jop twoju mać. Pokażę Wam teraz, jak rozłożyć tego PMK, ponieważ chcę zamontować sobie kolbę, która jest w zestawie, więc trzeba zdjąć tutaj to jarzmo z tyłu. Ale jak już je zdejmę, to już po prostu rozłożę broń i pokażę Wam, jak ją się, naprawdę mówię, muszę przyznać, bardzo kozacko rozkłada. Żeby rozłożyć broń, najpierw trzeba wyjąć dwa piny, które są tutaj, tak, ten i ten, żeby po prostu oddzielić od komorę spustową od komory zamkowej. Ok. Czekajcie jeszcze. Te piny bardzo luźniutko wychodzą, także tu nie potrzeba żadnych narzędzi. O, proszę bardzo. I już oddzieliłem komorę spustową. Jak widzicie, wykonana jest naprawdę bardzo porządnie, z bardzo grubego aluminium. To jest chyba jakiś odlew, ale jest po prostu tutaj, wiecie, wszystko razy dwa. Także jak ktoś lubi żelazo, ktoś lubi metal, to będzie zachwycony tym. No tutaj mamy mechanizm spustowy, tutaj oczywiście mamy blokadę zamka w tylnym położeniu i tak dalej. To wszystko po prostu oddzielamy. Następnie musimy, te piny możemy sobie zamknąć, musimy zdjąć tutaj tą, właściwie taką, nie wiem jak to nazwać, zakrywkę od, a właściwie, no tak, no to jest jakaś tam, powiedzmy, zakrywająca to gniazdo pod kolbę. Także tutaj za chwilkę zamontuję też kolbę, także spoko. I teraz, słuchajcie, kiedy zdejmiemy ten element, to tutaj nam się ukazuje, zobaczcie, taki element, który należy przekręcić. O, zobaczcie, i wyjmujemy sprężynę powrotną na stalowej żerdzi. Dobra, następnie musimy wycofać zamek, który oczywiście sam opada, a następnie go po prostu wyciągamy ze środka. I zobaczcie, znów kawał po prostu ciężkiej stali, znów kawał po prostu żeloza. Razy dwa. Tu wszystko jest naprawdę bardzo ciężkie, bardzo takie, wiecie, takie, no, sprawia wrażenie naprawdę bardzo porządnego. No i co jeszcze możemy, mogę Wam pokazać? W środku mamy elastomerowy zderzak. Też zobaczcie, jakie są grube ścianki tego, tej komory zamkowej. No to jest gniocja, nie łamiocja, nie? Jeszcze oddzielimy sobie łoże, a właściwie takie króciutkie łóżeczko, bo to jest najkrótsza wersja tego karabinka.
O, zobaczcie, odkręcam urządzenie wylotowe i uwaga, zdejmuję łoże. Łoże też jest kawałem grubego aluminium, też nie ma opcji, żeby nam się to ukruszyło, żeby coś się stało z tym. I teraz najciekawsza rzecz, rączka przeładowania, która jest tutaj, zobaczcie, można ją przełożyć sobie na drugą stronę, na lewą na przykład, nie? I już mamy, zobaczcie, po tej stronie rączkę przeładowania, albo możemy mieć znów po... Znaczy nie, teraz na prawą, a teraz na lewą, czyli tak jak było fabrycznie. Także broń, powiedzmy, że oburęczna, nie wszystkie manipulatory zostały tu zdublowane, ale rączka akurat bardzo szanuję, że jest. No i tutaj już właśnie widać osadzoną lufę. Lufy już nie wykręcamy, bo nie ma takiej konieczności. Spokojnie ją przeczyścicie tutaj, bo macie do niej idealny dostęp. Także też dobrze, że rozkręciłem tą broń, bo trochę żeśmy tutaj rozkonserwowali, bo ona była dość mocno usmarowana. No i tak to, słuchajcie, wygląda. No i teraz oczywiście składamy sobie wszystko, jak to się mówi, w odwrotnej kolejności. Najpierw łoże. Dokręcamy stalowe urządzenie wylotowe, które też jest po prostu z grubego kawałka stali wyciosane. Świetnie zrobione, dobra. Mamy ciach. O, dokręcamy na tej grzechotce na maksa, żeby to łoże nam się dobrze trzymało. Zastanawialiśmy się, że szkoda, że w ten sposób jest ono zamontowane, no bo teraz jak tutaj tłumik zamontować. Natomiast ja bym nie montował tłumika, a to, że można to łoże bardzo szybko zdjąć, dla mnie jest po prostu korzyścią. Także ja akurat tutaj nie narzekam. Następnie wrzucamy do środka ponownie zamek. Przednie położenie, wkładamy sprężynę powrotną. O, zobaczcie, no i też można śrubokrętem, można nożykiem. Ja tutaj akurat tam śrubokręta nie mam, to o, po prostu trzeba włożyć i przekręcić, żeby ono się tam zakleszczyło. Następnie przykładamy, zobaczcie, komorę spustową. Tylko trzeba wyjąć piny, dobrze, piny. Za chwilkę wam to pokażę. O, dobra. Przykładamy komorę spustową, zamykamy pinami i mamy gotowe. No i teraz zamiast tego elementu po prostu przypinam sobie kolbuchę, bo tak wolę, bo będę strzelał. I proszę bardzo, ciach. I mamy, słuchajcie, PM-ik poskładany. Możemy tutaj zatrzymać, tak jak w MP5-kach możemy też zrobić. Ale oczywiście mamy też normalny tak zwany boltkacz, czyli zatrzask zamka w tylnym położeniu, który jest po lewej stronie broni. Ale manipulatory to wam już omówię, jak będziemy na strzelnicy. Jeszcze tylko wam pokażę, że kolba reguluje się w kilku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w sześciu chyba położeniach. Także bardzo fajnie. Można sobie tą kolbę tutaj, wiecie, dopasować, dostosować do swoich wymiarów i upodobań. No to skończyliśmy, słuchajcie. Widzieliście, jak rozłożyć PM-ik za 3500 zł, 3590 zł. No a teraz już chodźcie na strzelnicę, gdzie dokładnie wam wszystko pokażę. A jeszcze Kamil przyniósł mi tutaj wersję z lufą 16 cali. Zobaczcie, jak kozacko wygląda. To oczywiście jest już taka wersja bardziej sportowa, do jakichś tam osiągów. No tego na pewno pod płaszczykiem nie schowacie. Natomiast tego króciaczka, no to słuchajcie, jak najbardziej. No jest bardzo kompaktowy, bardzo zwarty. No i też trzeba powiedzieć sobie jedno, jest ciężką bronią, ponieważ no... jest wykonany w całości z metalu, więc ma swoją masę, ale ma to oczywiście swoje zalety w momencie, kiedy będziemy chcieli strzelać. Słuchajcie, sprawdzimy sobie najpierw, zanim postrzelamy, sprawdzimy sobie spust. Poczekajcie. Jednooporowy i trochę twardy. Dobra, ale zobaczymy. Zważyliśmy w ogóle też tego PM-ka i on waży 3 kg 400 g. No się spodziewaliśmy tego. Więc jakąś tam wagę posiada swoją, co oczywiście myślę, że pozytywnie wpłynie na... wpłynie... A nie, muszę redy wcisnąć. Co oczywiście pozytywnie wpłynie na celność broni, ponieważ jeżeli mamy broń wystarczająco dużej masy, no to będzie nam się dobrze z niej strzelało. Także 3,5 kg waży PM-ik. Ile waży spuścik? O Jezus, kurde. No tak to jest, jak się na nie swojej wadze pracuje. Ale tak czy inaczej dziękuję za użyczenie. Dobra. O, jest. O matko, 4 kg 650 gramów. Zważę trzykrotnie, dobra? Bo zawsze mnie prosiliście o to, żebym trzykrotnie ważył spust. Waga wyzerowana, proszę bardzo, i lecimy. O Jezus, 5 kg, 140 gramów.
No, może ten spust tyle ważyć. Potrzeba chłopa, nie? Do tego takiego, który będzie, wiecie, strzelał. Dobra, waga wyzerowana. I jeszcze raz, ostatni. No 5 kg przyjmijmy, że jest. No jest, ten spust jest rzeczywiście twardy, jak po prostu weźmiecie broń do ręki, no to odczujecie. Muszę pogadać z Kamilem z Puchacza, czy jakieś może by załatwić tutaj jakieś sprężynki. I Kamil teraz kiwa głową, że będą sprężynki. Dobra, słuchajcie, poważyliśmy teraz, pozwólcie, że wam pokażę go tak od czubka, lufy po koniec kolby. Na lufie mamy kompensator czegoś, natomiast to jest po prostu zakrętka, która trzyma łoże, co też już widzieliście. Łoże jest oczywiście uzależnione od długości lufy. Mamy szynki pikatynki, bardzo fajnie, pod spodem też. Łoże jest wykonane z grubego, porządnego aluminium i też na całej długości tej broni mamy szynę pikatyni. I to jest dosyć ważne, ponieważ tu trzeba posadzić kolimator, ponieważ przyrządy, które tu zostały zamontowane, są, no powiedzmy, takie sobie. One są niskie, za nisko jak dla mnie. Tutaj powinny być o pół centymetra wyżej. Trzeba się mocno tutaj nagimnastykować, żeby z nich trafić. Ale można je zdjąć i przykręcić sobie kolimator. Po tej stronie broni oczywiście mamy zatrzask magazynka. Bardzo fajnie działający, tak jak w karabinach AR. Ale słuchajcie, mamy jeszcze dodatkowe zatrzaski magazynków. Poczekajcie, tylko wyjmę magazynek. Włożę go tu. I zobaczcie, możemy wyjąć magazynek, o właśnie, wciskając tu, albo też trochę jak w, nie wiem, w HK, czy w jakichś tam innych, nie, w AK, o właśnie, wciskamy tutaj kciukiem i wyciągamy. Okej, ja będę raczej stosował to i będę stosował też ten guziczek, który jest w bardzo dobrym miejscu. Tu mamy bezpiecznik skrzydełkowy, lewo, prawo, także spoko, jest oburęczny. Tu mamy oczywiście chwyt obgumowany, bardzo spoko, no i po drugiej stronie broni mamy tak zwanego boltkacza, którego wam teraz też zademonstruję. Po wyjęciu magazynka, zobaczcie, wciskamy guzior, zamek leci w przednie położenie, także ok. Jest mniej więcej tu ulokowany jak w karabinach AR-15. Tu oczywiście zdublowany bezpiecznik. Mamy uszka do montażu różnych jakichś tam pasków. Mamy gniazdo wciśnikropka, które możemy sobie przełożyć na drugą stronę. No i to chyba jak na razie wszystko. No i oczywiście mamy kolbę, którą możemy sobie regulować chyba w 5 czy w 6 położeniach. Także o, ja sobie ją ustawiłem tak mniej więcej w połowie. Kolba bardzo porządna, gruba, też z gniazdami wciśnikropka. I tak to wszystko wygląda. Bardzo ładnie poskładany PM-ik. Ciężki, co mam nadzieję, na tych przyrządach spróbuję w ogóle cokolwiek wystrzelać, ale jak postawicie tu kolimator, to będziecie celnie z niego strzelać. Zobaczcie, podpiąłem już magazynek i teraz ten mój ulubiony a la HKMP5 style. Pyk. Jest gotowe. Broń jest zabezpieczona. Ten bezpieczniczek jest fajnie zrobiony, bo on jest w takim, zobaczcie, nie jest jak gdyby 90 stopni, tylko takie, no nie wiem ile, ale fajnie działa, ok. Także broń zabezpieczona. Na razie strzelę na bardzo krótkim dystansie, ponieważ te celowniki, mam wrażenie, że żebym Panu Bogu w okno nie przycelował. Dobra, 5 poszło. Podejdźmy do tarczy. O kurna, nie jest źle. Patrz, a narzekałem. No zobacz, panie, no jest. O, nawet kula przy kuli. Kurna, kulka w kulkę, 5 sztuk poszło. Co to jest? No dobra. Słuchajcie, no powiem wam, że zamek zatrzymał się w tylnym położeniu. Oczywiście możemy go zrzucić. Chodźcie troszkę do światła bliżej. W ogóle nieodczuwalny odrzut i podrzut. Te 3,5 kg tego żeluza po prostu robi swoje i powoduje, że bardzo przyjemnie się z tego strzela. Nawet dzieciom można by to oddać w ręce, chociaż troszeczkę mi się za ciężkie dla nich. Więc tutaj tata musiałby albo mama pomóc. Bardzo mi się spodobał, słuchajcie, no i cena, no 3,5 tysiąca złotych za PCC, kurna, wykonany naprawdę bardzo porządnie. To jest bardzo porządnie wykonana rzecz. To myślę, że jest jak najbardziej ok. Jakby co, to w Puchaczu mają tego trochę, w różnych długościach luf. Cholewcia, zabezpieczę. Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem teraz. Te iskry widać na zdjęciach? Chyba widać, nie? Nie widziałeś iskier? Kurczę, ale jest
idzie tak naprawdę iskry, takie flashbangi. No dobra, umówmy się, no kurna, jakby to było po piersie tu wyrysowane, to wszystko mamy w celu, tak? Tym bardziej, że lufa jest krótka, więc spoko. PM ciężki, 3,5 kilo, siedzi w rękach, po prostu nie trzeba w ogóle się, że tak powiem, spinać, żeby go utrzymać w czasie tego strzelania. Także jakby co, że ja ci wyjmę magazynek, zamek jest w tylnym położeniu. Nic się na razie tutaj nie rozpadło, nie roztrekotało. No, okej. Dla mnie okej. Wiem, że wszyscy potem krytykują, że każda broń mi się podoba. Ale jak strzela do przodu, w miarę celnie, to jest okej. To właśnie to tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym odcinku Strzelnicy TV. Michał Kwiatkowski, żegnam się z Państwem.